Witamy w podcaście Pionierów. To audycja, w której chcemy odpowiedzieć na pytania nurtujące początkujących przedsiębiorców tworzących technologiczne startupy lub po prostu młode firmy. Pomogą w tym goście eksperci związani z ekosystemem startupów, mentorzy i uczestnicy Szkoły Pionierów PFR. Zapraszam, Paweł Chełchowski. W dzisiejszym odcinku podcastu Pionierów porozmawiam z Błażejem Rochem-Żylińskim, seryjnym innowatorem, między innymi co takich startupów jak MTAP, miejski startup, który zajmuje się technologią do świateł ulicznych i TechOcean zajmującego się hardwarem. Poza tym Błażej mówi o sobie, że jest najemnym innowatorem, i współpracuję między innymi z Politechniką, z PFR-em także w programach dotyczących między innymi poszukiwania środków unijnych, ale też tworzeniu hardware'u, prototypowania i o tym dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać, o hardware'ze i o tym, jak robić hardware'owy startup. Dziękuję za to obfite przywitanie. Dzień dobry, cześć i witam wszystkich teraźniejszych i przyszłych pionierów, mam nadzieję. Dzięki. I pierwsze pytanie, tak z. Z punktu widzenia laika, tworzenie hardware'owego startupu jest na pewno trudniejsze niż software'owego, gdzie robisz jedną aplikację, co najwyżej wprowadzasz zmiany, sprzedajesz ją sasowo i gotowe. Natomiast w hardware'ze no, trzeba mieć fizyczny produkt. Ale czy są jakieś aspekty hardware'owego startupu, które dają firmie przewagę? Zacznę od tego, że robienie hardware'u to jest szaleństwo. W gruncie rzeczy to jest szaleństwo, ale warto. Warto dlatego, że to jest trudne. Sam, sam to powiedziałeś to jest trudne, dlatego warto bo jest duża bariera wejścia dla konkurencji. Ponadto no hardware trudniej jest replikować można też uzyskiwać większe marże na hardware'ze. Często software jest pewnym uzupełnieniem, często software, na przykład jakaś aplikacja, de facto decyduje, że naszego hardware'u jakiś, jakiś klient może... Użyć. Więc główną przewagą jest to, że to jest trudne. Nie jest to dla każdego. Aplikacje mogą powstawać dziesiątkami. Ja na przykład lubię się uczyć języków obcych i aplikacji do nauki języków obcych są dziesiątki. One rywalizują. Jedne, jedne powstają, inne upadają. Z hardwarem jest tak, że jeżeli ma się naprawdę dobry produkt, to możemy mocno zakotwiczyć się na rynku i do, mieć z tego naprawdę dobre zyski. Jasne. I jeżeli myślałbym o rozpoczęciu pracy nad hardwareowym startupem, to na pewno trzeba zacząć od prototypu. Czy, czyli tutaj też jest ten standardowy model pracy w garażu z jakąś taśmą klejącą i lutownicą, czy trzeba zacząć od czegoś innego? Rzeczywiście od tego software'u i od modeli komputerowych, jakichś kadów czy y, innych projektów do y, 3D? Czy to zależy od tego, co robimy, y, gdzie mamy umiejętności i jak to robimy? Prototyp to już jest naprawdę późny etap w rozwoju mm -hmm. hardware'u, bo zaczynamy od rynku, moi drodzy słuchacze. I to jest najważniejsze, żeby zbadać rynek, żeby zobaczyć w ogóle, czy produkt hardware'owy będzie zaspokajał pewne potrzeby, pewne bóle najlepiej, które potencjalni klienci mają. Potem mamy oczywiście segmentację i tak dalej, to te, te etapy myślę, że większość z, pa, z Państwa zna. Natomiast, jak już jesteśmy na etapie prototypowania, to musimy mieć naprawdę jasną wizję, do czego w ogóle dążymy. I wtedy. Rzeczywiście jest kilka decyzji do podjęcia. Pierwsza decyzja jest taka, czy robimy to sami, czy to zlecamy, czy robimy jakiś model hybrydowy. Posiadam hardware house, tak jak wspomniałeś na, na mm -hmm. początku naszego spotkania, więc często mam przypadki, gdzie klienci pokrywają jakieś kompetencje. Najczęściej są to kompetencje biznesowe, ale też czasami jeszcze są to kompetencje softwareowe, ale potrzebują wsparcia hardware'ze. Na przykład chcą, żeby zaprojektować im płytkę elektroniczną albo stworzyli jakiś prototyp, na przykład z wykorzystaniem takiej platformy jak Arduino, ale chcą przystosować swój produkt już do produkcji małoseryjnej czy wielkoseryjnej, czyli mają minimalnie funkcjonalny prototyp, chcą stworzyć kompletnie funkcjonalny prototyp, czyli płytkę, a potem Design for Manufacture. Czy do tego jest potrzebny garaż? Czasami tak. Przyznam, że dobra przestrzeń do produkowania czy projektowania hardware'u to nie jest taka prosta sprawa, ale da się to zrobić. Ważne też jest stack technologiczny, czyli software, o którym wspominałeś, ale nie chodzi tu o napisanie aplikacji, tylko na przykład posiadanie stosownego oprogramowania. No i tu znowu decyzja, czy korzystamy z oprogramowania open sourceowego, które do pewnego momentu będzie OK, ale może mieć taki problem, że ciężko będzie przenieść pliki, że nie będzie to skalowalne. Czy od razu wchodzimy we współpracę z firmą taka jak na przykład moja, która posiada ten stack, Czyli nie trzeba ponosić kosztów tego staku, a jedynie skupić się nam w tym fragmencie technologii, który jest dla nas krytyczny. Więc gdybym miał to jakoś podsumować, to jeżeli już odrobiliśmy lekcję z badania rynku. I nalegam, żeby to robić, i powtarzam, jak mantrę, nawet na warsztatach, nawet na nagraniach z polskim funduszem rozwoju, takich jak planowanie projektów BR, czy architekt projektów BR, to dopiero wtedy należy się zastanowić, co rzeczywiście jest takim game changerem czy technology changerem, który powoduje, że jesteśmy w stanie z tym projektem pójść dalej i na tym się skupić. Kolejnym błędem, takim jeszcze idąc dalej, bo pewnie mam jeszcze sporo pytań, może już na któreś odpowiem przy okazji, jest to, że często młodzi przedsiębiorcy, młodzi innowatorzy popełniają taki błąd, który ja nazywam efektem naj, czyli produkt musi być najlepszy, najszybszy, najtańszy. A w hardwareze, w hardware developmencie, bardzo ważny jest minimalizm. I na razie z tą myślą zostanie. Okej, okay. czyli już trochę o tym wspomniałeś, ale to chyba nie jest robienie hardware'u, to nie jest indywidualna gra. Chyba, czy można zrobić hardware'owy startup samemu, czy trzeba mieć do tego naprawdę bardzo duże umiejętności. No, jakby zaczynamy od modelu biznesowego. Potem wchodzimy w soft, i następnie dopiero robimy prototyp. Więc no wydaje się, że to są umiejętności, którymi można podzielić cały zespół. No i tu jest kolejny, kolejna kwestia, jakim jest stworzenie odpowiedniego zespołu founderskiego. Ja miałem to szczęście, że mój zespół founderski był zespołem typowo inżynierskim. Jeden z moich wspólników potem zmienił ścieżkę kariery, poszedł bardziej w e-commerce, co się nam bardzo przydało. Natomiast z drugiej strony cierpieliśmy ciągle na braki komp w kompetencjach czysto biznesowych, czy czysto prawniczych, na przykład, więc taki zespół funderski jest czymś, co zresztą jest kluczem każdego startupu. Bo nie wiem, czy zdajemy sobie z tego sprawę, czy znaczy ja zdaję sobie sprawę, nie wiem, czy, czy nasi słuchacze, że w procesie inwestycyjnym zespół founderski to jest w sumie najważniejsza rzecz w gruncie rzeczy. Pomysł to jest oczywiście też ważna sprawa, to jak, na jakim poziomie zaawansowania jest produkt, ale ważny jest właśnie zespół. Czy można to zrobić samemu? Można jak najbardziej samemu da się zrobić demonstrator technologii, jeżeli ma się dobry zespół founderski, to można i całą technologię zrobić, bo przecież mamy startupy, które na przykład zajmują się nanotechnologiami albo informatyką kwantową. No i to są zespoły stworzone z pracowników naukowych uczelni, którzy mają taki sznyt biznesowy i sami wszystko udźwignęli, więc to się da. Natomiast trzeba się zastanowić, czy warto, czy warto przenosić się w obszar kompetencji, które są dla nas nienatywne, są, nie są naszymi mocnymi stronami, kosztem tych najlepszych kompetencji, które też w biznesie są potrzebne. Oczywiście, my też budując model, nawet jeżeli mamy te podstawowe umiejętności i biznesowe i jesteśmy w stanie zbudować jakiś prototyp, to on pewnie prędzej czy później musi wyglądać, żeby trafić na rynek no i tutaj wchodzi konkretny design, Natomiast też już mówiliśmy o tym garażu i gdzie to robić, ale czy są jakieś miejsca, które mogą nas wspomóc w pracy, jakieś makerspace, czy centralny dom technologii tutaj na dole, może nie gra takiej roli, ale ogólnie parki technologiczne, czy raczej szukać takich miejsc na początku, kiedy dysponujemy małymi środkami? Czy rzeczywiście trzymać się tego garażu, jeżeli go mamy? Jeżeli mamy garaż, to pewnie nam wyjdzie trochę taniej. Ale garaż ostatnimi czasy z dużym przywilejem no. chciałbym, chciałbym zauważyć. Natomiast yy, słuszną uwagą jest to, że takie miejsca w Polsce są, jest ich coraz więcej, z ich wyposażeniem bywa różnie. Nie wszystkie, nie wszystkie makerspaces są przystosowane do przetrobienia elektroniki, albo one posiadają drukarki 3D, a my potrzebujemy akurat małego plotera frezującego, frezarki czy wycinarki laserowej. Natomiast te rzeczy są, istnieją. Trzeba po prostu zdobyć się na to, żeby zapytać, zadzwonić, odwiedzić i stwierdzić, czy to miejsce jest dla nas i czy warunki, jakie są nam oferowane, są ok. Proszę też zauważyć, że wiele rzeczy możemy wykonać, kolokwialnie mówiąc, na mieście. Chcemy mieć wycięty jakiś detal ze stali, no to robimy ofertowanie, dostajemy oferty i może taniej będzie raz na miesiąc wydać 200 zł na wykonanie jakichś części, których nie jesteśmy w stanie sami zrobić, niż ładować się w koszty związane z uczestnictwem w jakimś makerspace. Są też programy akceleracyjne. Jest na przykład Centrum Innowacji Politechniki Warszawskiej, jest Podkarpackie Centrum Innowacji, które też miałem okazję zobaczyć. To są miejsca, w których warto szukać wsparcia. Nie zawsze w konkretnym momencie, w czasoprzestrzeni je otrzymamy, bo to może być. Nie ten czas, nie ta przestrzeń, chociaż należy to z punktu wizyki traktować wspólnie, ale próbujmy. Za miesiąc może być inna sytuacja. To jest coś czego musimy się nauczyć robiąc swój biznes, swoją innowację. Że trzeba być troszkę bezczelnym, trzeba pytać i zdobywać informacje i iść po swoje. To jest najlepsza chyba odpowiedź. No tak. I być przygotowanym na zmiany pewnie, zwłaszcza w hardware, że ten prototyp, no ten pierwszy projekt, który zbudujemy, to chyba nie jest ten, z którym wejdziemy na rynek. No, Oczywiście, na że pewno nie. nie. Oczywiście, że nie, bo w, w, w przypadku nowacji hardwareowych czy startupów hardwareowych, produkty bardzo często są wdrażane z tak zwanym długiem technologicznym na rynek. Ten dług technologiczny może mieć. Przeróżne, może wyglądać w przeróżny sposób, bo może być to dług polegający na tym, że na przykład nie mamy zoptymalizowanej kosztowo produkcji, więc przy dużych seriach będziemy mieli problem, żeby zejść z kosztów. Ten dług może polegać na tym, że nie mamy do końca przetestowanego urządzenia, które wdrażamy, ale zakładamy, że lepiej, żeby klienci najwyżej dostali nowe sztuki w przypadku reklamacji, albo dać im bardziej preferencyjne warunki, żeby sami to przetestowali. Dług to też może być na przykład niepokrywania jakiejś funkcjonalności i tak dalej. Natomiast y, słusznie, y, słusznie zauważyłeś, że y, pod, kątem, pod kątem wdrażania y, tych, tych nowych, nowych technologii no jest, jest coś takiego, że musimy być przygotowani na to, że to nie jest coś ostatecznego. Musimy być też przygotowani na to, że możemy spotkać porażkę, ale na sukces też musimy być gotowi, bo wiele produktów zostało pogrzebanych przez własny sukces, bo na przykład ktoś był w stanie wyprodukować 10 sztuk jakiegoś produktu, no a ktoś mówił: OK, to zamawiamy 1000. I tu jest kilka problemów, bo po pierwsze trzeba mieć przystosowany produkt do produkcji na taką skalę przynajmniej mieć plan przystosowania tego produktu. Z drugiej strony, jeżeli mamy Zły model biznesowy, który zakłada, że na przykład musimy pokryć koszty produkcji tych tysiąca sztuk na trzy miesiące czyli zakredytować się na trzy miesiące to może być to ponad nasze siły. I to też jest pewne wyzwanie w, nie takie małe w startupach hardware'owych, że hardware jest po prostu drogi. Szczególnie we współczesności, kiedy mieliśmy nie tak dawno pandemię. Teraz wojna też trochę pokrzyżowała plany. Koszty surowców i elektroniki wzrosły i nie jest tak prosto się skalować, bo często te pieniądze trzeba, kolokwialnie mówiąc, zakładać. A hmm. okej, okay, ktoś może ma 10 tysięcy, może ma 100 tysięcy, ale milion złotych na koncie to się tak rzadko zdarza. Tu już potrzebny jest inwestor albo zewnętrzne finansowanie. Jasne. I w takim razie jak go szukać? Jak yy, poszukiwać tych środków? czy szukać bardziej wyspecjalizowanych funduszy, czy może takie generalistyczne też no w zależności od projektu pokrywają część hardware'owej działki, czy przyglądać się środkom unijnym, czy środkom na konkretne badania. No na początku hardware'u to pewnie też jest jakaś kieszeń, do której warto sięgnąć. Drugie jest kilka, myślę, że skupimy się na trzech. Pierwsza droga jest taka, że finansujemy to ze własnych środków, z własnych zasobów, bo zasoby to nie tylko pieniądze, to też infrastruktura, na przykład, już kilkukrotnie dzisiaj wspomniany garaż, komputer, drukarka 3D, samochód i tak dalej. To nie są wcale takie banalne rzeczy, to naprawdę ma dużą wartość przy rozkręcaniu własnego biznesu. Jeżeli finansujemy coś ze własnych środków, to należy sobie wtedy odpowiedzieć na pytanie, ok, to do jakiej granicy? Gdzie jest granica, w której ja nie chcę przekraczać angażując własne środki, na ile one powinny mi wystarczyć? Od razu powiem, że jeżeli ktoś ma problem z tym, żeby w swój pomysł zainwestować 1000 czy 10 tysięcy złotych, to raczej ciężko mu będzie się przebić w startupowym ogólnie świecie, bo to jest świat dla odważnych i nie można też jakby żyć na krawędzi takich 10 tysięcy. Musimy zaakceptować, że takie ryzyko się może pojawić, że tych pieniędzy nie odzyskamy. Ważne, żeby to robić rozsądnie. To jest osobna sprawa, osobny podcast w sumie na ten temat. To jest jedna droga. Druga droga to oczywiście fundusze inwestycyjne. Nie mam tutaj żadnej złotej rady, nie, nie, nie rozwiązałem tego węzła gordyjskiego ani ja, ani moi wspólnicy. Ogólnie z funduszami jest tak, że przede wszystkim trzeba być przygotowanym do rozmowy z funduszem. Jest pewien taki stack, który musimy wypełnić, czyli dobry pitch deck. Konkretne odpowiedzi na konkretne pytania, bo fonderzy są często bardzo niekonkretni. Bycie kompetentnym też jest ważne. Ja nie tak dawno stoczyłem taką rozmowę na temat fonderu z przedstawicielką z jedne, jednego z funduszy inwestycyjnych, no i ona powiedziała, że fonderzy są kompletnie niekompetentni jako przedsiębiorcy. Że oni na nie rozumieją, że trzeba nim deklarację złożyć, że się płaci podatki, i że trzeba robić księgowość. No, tę lekcję trzeba mieć odrobioną. Czasy piękno duchów minęły i trzeba wiedzieć, co się wokół siebie dzieje. Jeżeli chodzi o to, jak dzieje się ta magia, że fundusz decyduje się na inwestycje w, w dany startup, no to, to w sumie odpowiedziałem, zadając to pytanie. Trochę jest w tym magii. Musi wystąpić chemia, musi wystąpić powinowactwo. Fundusze często albo w danym momencie nie inwestują, albo przestały, albo na przykład ich ticket jest o wiele większy niż my potrzebujemy, albo o wiele mniejszy. Więc trzeba próbować. Funduszy są dziesiątki, setki, i to w naszym otoczeniu, mówimy w Polsce i, i krajach ościennych. Także polecam po prostu próbować, pytać. Ciężko jest o feedback od funduszu, ale z tym też musimy żyć i należy przez tę drogę przejść. To jest jeden z wielu etapów rozwoju biznesu startupowego. No i ostatnia droga, czyli środki. Unijne wszelkiego rodzaju dotacje i dofinansowania. Tego też jest multum. Są programy krajowe, takie jak na przykład ścieżka Smart, która jest niezłym rozwiązaniem dla startupów. Ja, na przykład, zawodowo zajmuję się również pisaniem wniosków o dofinansowanie dla firm, które są zainteresowane. Pozyskiwaniem takich środków. Są platformy startowe, które co jakiś czas są uruchamiane, są różnego rodzaju programy akceleracyjne. Czasami jest potrzebny wkład własny, czasami nie. Jeżeli chodzi o ścieżkę smart, no to tutaj, jeżeli pozyskujemy na przykład 2 miliony złotych, no to w najlepszym wypadku i tak musi mieć własne 400 tysięcy. O tym trzeba pamiętać. Kolejną sprawą jest to, że może nie jest łatwo zdobyć dofinansowanie. Ale jeszcze trudniej jest przeprowadzić taki projekt i go rozliczyć. Więc mimo to, że mogłoby mi zależeć, żeby mi tu klientów naganiać, to zawsze mówię: ok, ale jeżeli nie macie projektu, który się nadaje na, to, na, na, taki, na takie finansowanie, nie macie na to środków, to nie jest droga dla was, bo droga każdego biznesu, każdego startupu, innowatora jest inna i niekoniecznie moja droga, czy każdego innego pioniera, czy pionierki jest tą drogą, którą należy wybrać. Tu trzeba sobie coś z samemu zhybrydyzować, tak to nazwijmy, stworzyć własną ścieżkę. Jasne. Wróćmy trochę do tego, co robisz jako hardware house, bo mm -hmm. co robią software house'y? Mniej więcej wiadomo, piszą kod, wypuszczają gotowe produkty, natomiast co robi hardware house? Czy wy pomagacie bardziej na tym poziomie prototypowania, czy już możecie wykonać gotowy produkt, czy i to, i to w Tech Ocean proponujemy zawsze pełną ścieżkę, od koncepcji po przygotowanie do produkcji seryjnej. Czasami małe serie produkcyjne robimy, ale zawsze mówimy, że OK, możemy na rozruch to zrobić, ale rekomendujemy, by to albo już klient sam zaczął produkować, ewentualnie wyszukujemy już podwykonawców, którzy to robią. Jak ten proces u nas wygląda? W pełnej krasie pojawia się klient, który ma jakiś pomysł na rozwiązanie technologiczne. Zaczynamy od analizy technicznej. Analiza techniczna ma kilka celów. Po pierwsze, musimy ustalić wymagania, jakie stawiamy produktowi czy rozwiązaniu technologicznemu. I to nie jest wcale takie łatwe. W tym na, przy tym jest naprawdę dużo pracy, bo to, czy na przykład coś będzie mierzyło z dokładnością plus minus 5%, czy plus minus 2%. Może znacząco wpłynąć na kosztowy, końcowy koszt rozwiązania, a niekoniecznie klient może docenić tę różnicę. Więc tu staramy się na przykład już unikać takiej pułapki perfekcjonizmu, no. czyli tego, żeby projekt był najlepszy, ale w sumie i tak za nikt za ten najlepszy projekt nie zapłaci, czy produkt, bo nie o to chodzi, nie to jest, nie to jest ból klienta. Potem. Robimy przegląd rozwiązań w ramach tej analizy, czyli patrzymy, co jest na rynku, jakie są pokrewne rozwiązania, uwzględniając oczywiście już wymagania, które sformułowaliśmy, no i na koniec tworzymy wnioski i rekomendacje. Jak, jak rekomendujemy wykonać to urządzenie? Powstaje dokument, urządzenie, płytka, produkt, rozwiązanie. Tu możemy mnożyć te, te nazwy, ale wszystko dąży do tego, że wiemy już, co chcemy zrobić. Jaki, jaki jest pomysł na to, żeby to zrealizować? To jest etap analizy. Potem możemy mieć etap proof of concept albo od razu minimalnie funkcjonalny prototyp. Proof of concept to jest taki wybrany, krytyczny obszar technologii, który w ogóle decyduje, czy to się da zrobić, czy nie. Czyli na przykład znajdujemy jakiś gotowy moduł na, na rynku, który jest nam potrzebny do stworzenia całego urządzenia. No, bo nie chcemy ponosi, nie chcemy odkrywać koła na nowo, i my zawsze chętnie z tych gotowych modułów korzystamy. Klienci też to lubią, bo jest po prostu taniej. Ale nie jesteśmy pewni, czy ten moduł zadziała. No to kupujemy moduł i go testujemy. No i wtedy się okazuje, czy to, co jest w dokumentacji, jest prawdziwe. Czy możemy tym wysterować tak jak chcemy, czy jest pobór energii taki, jaki byśmy chcieli, i tak dalej. Jeżeli to nie jest konieczne, to od razu przechodzimy do minimalnie funkcjonalnego prototypu. Minimalnie funkcjonalny prototyp. Po prostu ma działać. On ma niezbędne, krytyczne funkcjonalności, które decydują o wartości produktu, o jego użyteczności, ale nie wygląda za ładnie. Często mieści się na przykręconej płycie, na elementach, które są przykręcone do płyty biurowej i, i tyle, tak? Ale wiemy, że działa, że ma te funkcjonalności, które chcemy. Kolejny etap to kompletnie funkcjonalny prototyp, który nie dość, że działa. To wygląda, czyli już ma tę formę, jaką docelowo chcemy przedstawić klientowi. W kompletnie funkcjonalnym prototypie też możemy dodawać peryferyjne funkcjonalności, które nie są może kluczowe, no ale są ważne jakby z punktu widzenia całego produktu. Czyli, jeżeli kończymy etap kompletnie funkcjonalnego prototypu, to otrzymujemy najdroższą wersję naszego produktu na świecie, bo to jest ta jedna, jedyna sztuka, która jest jakby zrobiona trochę na wyrost, po to, żeby na pewno działała. Możemy sobie z tym pojeździć na targi, możemy wtedy robić testy z użytkownikami końcowymi. I po tym etapie jest jeszcze ostatni etap, czyli design for manufacture, czyli przygotowanie kompletnie funkcjonalnego prototypu do produkcji przy wolumenie jaki zakładamy. No, i tu też jest trudna decyzja zawsze dla klienta, i na to zwracam uwagę słuchaczkom i, i słuchaczom, że trzeba mieć odpowiedź. Ile na przykład sztuk miesięcznie chcemy produkować? Jaką skalę planujemy? Czy tysiąc, czy dziesięć tysięcy? A może tylko 100 sztuk, a może tylko 10. Wiem, że to jest trudne. Czasami robi się tak, że zakłada się, że to po prostu będzie rosło. Super, ale też musimy mieć na to plan. Więc jak słyszysz, u nas można zrobić cały produkt, specjalizujemy się w elektronice, też piszemy oprogramowanie wbudowane, czyli tak zwany firmware, więc hardware house'y też piszą oprogramowanie, mm -hmm. ale trochę inne. I tu zwracam uwagę, że często współpracujemy z software house'ami. Ja zachęcam ogólnie software house'y, które się z, z, zderzają z jakimiś tematami hardware'owymi, żeby się skontaktować ze mną, czy, czy, czy po prostu z The Ocean, bo, bo te współprace się fajnie układają. Ale to nie jest tak, że programista, nie embedziarz, tak brzydko mówiąc, jak go się wrzuci do Embedded Software Developer, to, to się będzie czuł jak ryba. To są jak ryba w wodzie. To są różne światy i też wiem, że każdy inżynier, który się zajmuje oprogramowaniem wbudowanym, przynajmniej raz w życiu musiał spalić płytę główną w swoim komputerze, bo jednak obchodzenie się z hardwarem, nawet jeżeli to jest tylko podłączenie chociażby platformy typu Raspberry Pi, do, do prądu i zestawienie na tym systemu i podłączenie do komputera, to nie jest takie oczywiste, jakby się wydawało. To już jest zadanie dla inżynierów, którzy się specjalizują po prostu w oprogramowaniu wbudowanym. Oczywiście, przy okazji przedstawiłeś ścieżkę budowania kolejnych etapów tak. prototypu. No i to brzmi bardzo ciekawie, ale... Też tutaj się nasuwa pytanie, jeżeli nie jestem w stanie zrobić samego hardware'u, to po co w ogóle zaczynać? Bo możesz mieć świetny pomysł, no bo tak. możesz bardzo dobrze znać rynek i to nie jest przeszkoda. Mhm. Też warto pamiętać o tym, że w gruncie rzeczy to nie jest aż tak krytyczne, żeby umieć robić ten hardware. No tak. Ważne jest, żeby umieć na przykład. Przetestować własny hardware, umieć zdefiniować wymagania, umieć wyjść z tym do klienta i zebrać dane z pogłębionych wywiadów. Bo powiem szczerze, że miałem kilka historii klienckich, które po prostu wyglądały w ten sposób, że klienci nie znali się na hardware, co nie było problemem samym w sobie, ale nie poświęcali temu produktowi czasu. Czyli odbierali urządzenie i go na przykład nie testowali. A to nie jest tak, że to się odpala na godzinkę, widzę, że działa i jestem zadowolony, tak? Trzeba to przepracować. I to jest olbrzymie zadanie dla takiego pomysłodawcy, żeby on pracował razem z tym zespołem hardware'owym nad swoim rozwiązaniem. Żeby walczył o to, żeby ten produkt wdrożyć na rynek. Bo walczenie o wdrożenie na rynek to jest właśnie uwzględnienie całego środowiska, które otacza nasz produkt, czyli klientów, czyli dostawców, czyli dystrybutorów i w biznesie często, czy zazwyczaj sprawa polega na tym, żeby przenieść papiery z jednego biurka na drugie biurko, napisać maila do odpowiednich osób i tak dalej. Ale to, to nie jest tak, że się napisze trzy maile i to, to zażre, no chyba, że się ma super szczęście albo niesamowite kontakty. Więc jeżeli ma, ktoś z Państwa ma tylko pomysł, to to jest ok. Tylko i tak nieważne, czy się jest tym inżynierem, czy się jest naukowcem, czy nie, i tak trzeba tego swojego produktu pilnować. To niezależnie, czy to jest software, czy hardware, czy cokolwiek mhm. innego. Jasne. Ostatnie pytanie, tak naprawdę na koniec. Już mamy ten. Produkt gotowy do produkcji, rundę pre-seed na start. Jakichś pierwszych klientów, nawet jakąś pierwszą trakcję, czy to już czas, żeby otwierać fabrykę, czy sprzedawać produkcję do Chin, czy byłbyś w tym wypadku ostrożny z dalszymi działaniami na tym takim bardzo pierwszym etapie? Ja zawsze proponuję i rekomenduję powściągliwość. Bo mhm. dopóki się nie ma kontraktu na stole, no to nie ma się jakby podstaw do tego, żeby mhm. sądzić, że skalowanie produkcji, które będzie naprawdę drogie, jest, jest zasadne. Można by zadać pytanie inaczej: co, co w takim razie robić? Czy mamy piernie czekać i, i patrzeć, czy los się do nas uśmiechnie? No nie, bo możemy się przygotować do takiego momentu. czy możemy zofertować na przykład zeskalowanie produkcji. Możemy szukać kolejnych kontraktorów, możemy na przykład przygotować się do zaciągnięcia kredytu w odpowiednim momencie, albo posiadać już kredyt ob obrotowy, który, który, jeżeli przyjdzie ten dzień, że na przykład zamiast zamówienia na 50 sztuk będziemy mieli zamówienie na 500 czy na 1000, będziemy gotowi je unieść. Więc w mojej ocenie, jeżeli ma się tak dobrą sytuację, jak przedstawiłeś, no bo klienci, runda, Presit, to jest w ogóle, w ogóle super mm. sprawa, to przygotujmy się po prostu na sukces. Ale nie, wy, nie róbmy fal startu, tylko poczekajmy na moment, kiedy jak ktoś powie: OK, to sprawdzam, to mówimy: OK, jesteśmy gotowi. To teraz my sprawdzamy. Tu jest kontrakt, faktura, odpalamy produkcję i możemy jechać z tematem. Jeżeli takie podwójne sprawdzenie się powiedzie, no to, to wchodzimy w to, tak? Mm -hmm. I tyle. Jasne. I teraz może trochę odwrotna sytuacja. Mamy super produkt, który został przetestowany, natomiast no, ten pierwszy etap, o którym wspomniałeś, czyli analiza rynku gdzieś zawiodła i albo jest za drogo, albo rzeczywiście no, ten produkt gdzieś nie znajduje klienta. To wtedy w wypadku software'u takie zmiany modelu pewnie dużo prościej wprowadzić, niż w wypadku no już hardware'u, którego mamy kilkadziesiąt sztuk w domu, przynajmniej w tym przysłowiowym to i tak, wspomnianym garażu. sformułowanie super produkt, którego nie chcą kupować klienci, jest oksymoronem. To tak powiem no wprost tak. brutalnie. To jest oksymoron, dlatego że produkt, czy wśród składowych produktu jest technologia, ale produkt też właśnie marketing, rynek, produkcja i tak dalej. Produkt to jest bardzo szerokie pojęcie, o wiele szersze niż się wielu osobom może wydawać. Więc skupiłbym się na tym, że mamy jakąś technologię. No i tu mamy kilka, no czy w sumie dwie, dwa scenariusze w mojej ocenie, one się nie wzajemnie nie wykluczają. Bo pierwsza sprawa jest taka, że czasami trzeba coś zrobić, żeby wiedzieć że to nie ma sensu, albo to nie jest miejsce, czas i pora na takie rozwiązanie, bo może jest za późno, może jest za wcześnie. Znowu wracamy do pojęcia czasoprzestrzeni. Produkty, te które wygrywają na rynku, po prostu się znajdują w odpowiednim miejscu w odpowiednim czasie i kropka. Natomiast, jeżeli mamy technologię, która jest obiecująca, no to możemy tę technologię sprzedać. Możemy też pivotować, czyli szukać innych rozwiązań dla tego, co opracowaliśmy. Bo często jest tak, że w danej branży coś nie ma sensu, bo się kopiemy z koniem, ale może jest zupełnie inna branża, w której to będzie miało zastosowanie. Bo może propozycja wartości, którą w danym obszarze przedstawiliśmy, jest za mała, ale w, w innym, na nowym rynku, w nowej branży, będzie pożądana. To jest o tyle trudne, że zazwyczaj jeżeli ktoś ma pomysł to, dla, to pomysł się bierze z tego, że ma jakieś doświadczenia, czy to z pracy, czy z życia codziennego, czy ma doświadczenia ze swojej bańki i każdy z nas w tej bańce żyje i dużą umiejętnością jest po pierwsze wiedzieć, że się żyje w bańce mm -hmm. i cały czas mieć to z tyłu głowy, a druga sprawa, żeby z tej bańki wychodzić, czy tę bańkę przekłuwać wręcz i poszukiwać, Nowych bodźców, nowych kontaktów. I w sumie to, co teraz powiedziałem, jest o tyle istotne, że właśnie, jeżeli coś nie działa w danych okolicznościach, to poszukajmy innych okoliczności. Jeżeli nie jesteśmy, nie mamy pomysłu w danym środowisku, to zmieńmy środowisko. Poszukajmy innych bodźców, innych ludzi, którzy mają inne spojrzenie na dany problem dużym często takim efektem, którego ja nigdy nie potrafię nazwać tej nazwy dobrze jeszcze nie, nie, też nie udało mi się jej znaleźć. To jest taki efekt potwierdzenia na zasadzie, kiedy robimy jakiś rysunek i pytamy mamę, czy on jest ładny. No i mama zawsze powie, że ten rysunek jest ładny, więc nie możemy też ulegać takiemu, takiemu potwierdzeniu, że ludzie mówią, że to fajne. No to jest fajne i w takim razie to, to świat jest głupi i niesprawiedliwy, że, że nie pozwala nam tego sprzedać. Więc w takim wypadku należy zmienić podejście, w ogóle zniszczyć, zaorać, spalić nasze dotychczasowe wyobrażenia na temat zastosowania tej technologii. Może trzeba ją uprościć, może trzeba ją bardziej rozwinąć, ale wejdźmy w zupełnie nowe środowisko. Jeżeli chcemy jeszcze dać temu szansę, natomiast jeżeli nie chcemy dawać temu szansy, to też jest duża dojrzałość biznesowa i mentalna zwyczajnie, żeby powiedzieć OK, to nie ma sensu, odkładamy to na półkę i koniec. I albo w ogóle już się nie bawimy w takie rzeczy, albo poświęcamy czas na coś nowego. Bo proszę pamiętać, że jeżeli idziemy złą drogą, to tracimy czas, który moglibyśmy poświęcić na pójście. Dobrą drogą. Mhm. I tak bym to chyba spuentował. Też, nawet patrząc na te pomysły, które wychodziły ze szkoły pionierów u nas, to myślę, że te najbardziej odnoszące sukcesy to są te, które umiały się zmienić i które właśnie w pewnym momencie stwierdziły, że okej, okay, tu jest za drogo, tu jest za bardzo skomplikowane, tu celujemy nie tam, gdzie trzeba i znalazły tę. Prawidłową niszę, i myślę, że tego chyba trzeba wszystkim życzyć. Dokładnie, bo to nie jest, nie świadczy to o nas źle, że od razu się nie udało. No bo to jest statystycznie czy ne. probabilistycznie niemożliwe i często jest tak, że ludzie, którzy padli z hukiem i nie tracili czas na coś, co nazwijmy to było średnie. Mieli właśnie więcej czasu na szukanie tych najlepszych rozwiązań, bo oni już się czegoś nauczyli, już się z pewnych rzeczy wyleczyli, in, innych się nauczą albo zaczynają się uczyć. I w mojej ocenie wartością szkoły pionierów jest właśnie to, że uczestnicy zderzają się z rzeczywistością, mają dostęp do różnych punktów widzenia, mają dostęp do mentorów, do innych uczestników szkoły pionierów i mogą próbować. I co więcej, mogą próbować, może nie w pełni bezkarnie, ale tak w miarę bezkarnie. Czyli co najwyżej stracą parę tygodni swojego życia na rozwój rozwiązania, które może nie jest do końca trafne, ale czy to tak naprawdę jest strata czasu? No nie. Bo oni muszą przejść tą drogę. To trzeba z dużą pokorą, w mojej ocenie, do tego podchodzić, że mamy do przejścia pewną drogę. I nie chodzi mi tu o jakiś wyraz duchowy czy, czy spirytystyczny, mm. tylko po prostu tak jest. Zdobywamy doświadczenie po to, żeby wyciągnąć z niego wnioski. I tu jest często błąd, że nie wyciągamy wniosków z tego, co robimy. A jak już się wyciągniemy, no to możemy zrobić coś jeszcze lepszego, jeszcze fajniejszego. No i ostatnia rzecz. Może się okazać, że to nie jest dla nas i to też jest ok. Bo są wtedy możemy stwierdzić, nie czujemy się w tym dobrze, ale są inne obszary, które są dla nas odpowiednim środowiskiem do rozwoju, do realizacji swoich marzeń. I to jest naprawdę w porządku. A z drugiej strony, gdybyśmy nie podjęli tego wyzwania, to byśmy tego nie wiedzieli. I warto też zbierać doświadczenia, warto doświadczać. Różnych pomysłów biznesowych warto zwyczajnie doświadczać życia, żeby wiedzieć, w którym kierunku pójść. Jasne, bardzo ładna puenta nam wyszła. Dzięki, Dzięki. za rozmowę i do usłyszenia. Do na usłyszenia. Pewno. Pozdrawiam i zapraszam do kontaktu.